Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie drugie. Kto ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Wierność wiary. Czy zastanowiliśmy się kiedykolwiek nad tym, co oznacza wyraz wierność? W zasadzie wiemy, że wierność to jest coś bardzo pięknego i bardzo koniecznego. W codziennym życiu mówimy o różnych postaciach przyrodzonej wierności. Mówimy o wierności u zwierząt. Imieniem wierności określamy pewne czysto uczuciowe przywiązania, podyktowane czasem głosem serca, często zwykłym nawykiem, niechęcią do zmiany, a niekiedy, co gorzej, po prostu lenistwem, biernością czy skostnieniem. Większość ludzi, jeśli ich zapytać, co to jest wierność, odpowie: to jest trwanie przy tym, co jest. Dlatego tak często zarzuca się wierności, że jest zacofaniem, wstecznictwem, bezmyślnością. A człowiek jest przecież przeznaczony do rozwoju, do postępu, do ciągłych przemian, do odchodzenia od tego, co było lub jest, by dążyć ku temu, co będzie, by ustawicznie kroczyć naprzód. Życie, każde życie i ciała, i duszy jest nie do pomyślenia, gdyby zawsze miał trwać przy tym samym, co jest. Dążenie do doskonałej miłości Bożej, będące naszym najwyższym obowiązkiem, jest też ciągłym przemienianiem siebie, by stać się kimś lepszym, kimś innym. Jest ciągłym odchodzeniem z miejsca, gdzie staliśmy wczoraj lub stoimy dziś, by wznieść się dalej, bliżej Boga. Nie, wierność nie jest nigdy trwaniem przy tym, co było lub jest. Wierność to jest coś wręcz przeciwnego. Jest to świadomość celu, ku któremu zmierzamy poprzez całą zmienność ludzkiego rozwoju, ziemskich spraw i doczesnych losów. Wierność to jest ustawiczna myśl o celu, pamięć na cel, poszanowanie i tęsknota do celu. Tęsknota, która nas przynagla do dążenia ku niemu w nieprzerwanym wysiłku. Nie możemy być wierni niczemu, co jest tylko drogą do celu, bo wtedy staniemy w miejscu i nigdy do celu nie dotrzemy. Wierni możemy być tylko celowi samemu. Wierność nie może więc być nigdy wyrazem zacofania, czynnikiem zastoju. Jest przeciwnie, najsilniejszym motorem pobudzającym nas do dążenia naprzód i wzwyż, najsilniejszym bodźcem postępu i działania. Wierność przyrównywano już do wielu rzeczy. Do tej ścisłości, z jaką górski wędrowiec stosuje się do znaków, które poprzez gąszcz leśny lub na bezdrożach nagich skał wytyczają mu szlak na szczyt. Do tej pilności, z jaką żeglarz wpatruje się w busolę, wskazującą kierunek lądu, do którego zmierza poprzez zmienność fal, wichrów i prądów. Jest jakaś opatrznościowa zbieżność z tym, że będziemy rozważali istotę wierności właśnie w tym miesiącu, poświęconym czci różańca świętego. Bo jeśli istnieje symbol wierności, jeszcze bardziej obrazowy i z pewnością wymowniejszy niż symbol busoli lub znakowania, to jest nim niewątpliwie różaniec. Zarówno treść różańca, jak i jego zewnętrzna postać. Wierność człowieka uczynionego na podobieństwo Boże
jest odbiciem najwyższej wierności, niezmienności Bożej. Ta cecha musi tu, na ziemi, poprzez ustawiczną kolejność przemijań, przemian, dokonań, zarówno życiowych, jak dziejowych, snuć się nieprzerwanym, nierozerwalnym łańcuchem, by znów powrócić do swego źródła, które jest zarazem jej celem. Tak właśnie łańcuch różańca zaczyna się od znaku Krzyża Świętego, by poprzez tajemnice radosne, bolesne i chwalebne powrócić znów do tegoż znaku krzyża. Jak paciorki różańca, tak biegną dni i wszystkie kolejne wypadki życia na łańcuszku naszej wierności. W różańcu nie ma nic sztywnego, nic skostniałego. Jest giętki i podatny w naszych palcach, gdy się na nim modlimy. Gotów jest przybrać każdy kształt. Tak samo giętka i podatna jest w dłoniach woli Bożej dusza wierna. Mimo to różaniec jednocześnie zachowuje zawsze swą niezmienność, dopóki nie przerwie się w nim łańcuch. Tak samo i dusza zachowuje nieprzerwaną stałość, ciągłość kierunku od Boga ku Bogu, niezmienność dążenia do celu poprzez zmienne życie, dopóki nie zerwie łańcucha wierności. Różaniec, będąc obrazem wierności, jest też i modlitwą wierności. Na każdym paciorku powtarzamy to samo pozdrowienie anielskie, którym niby kolejnymi krokami zmierzamy od jednej tajemnicy do następnej. Tak samo każdy z jednostajnych powszednich dni wierność przemienia w modlitwę, wypełnia po brzegi Bogiem, nie czekając, aż dotrze do jakiejś rzadkiej, uroczystej chwili. Różaniec jest również modlitwą o wierność. Bo o wierność trzeba się modlić bardziej usilnie i wytrwale niż o jakąkolwiek inną cnotę. Przecież bez wierności będą w nas co najwyżej jakieś przelotne, szlachetne odruchy czy porywy. Znamie i trwałość prawdziwej cnoty nadaje dopiero wierność. Tak samo jak jednolitość i ciągłość nadaje paciorkom różańca łańcuszek, bez którego każdy z tych paciorków byłby tylko wymykliwą, nikłą drobiną, która by się nam wyślizgnęła przez palce. Wierność pochodzi od słowa wiara. Wiara zaś jest uznaniem za prawdę i przyjęciem tego, co Bóg nam objawił i przez Kościół do wierzenia podał. Bogu więc mamy być wierni przez akt wiary. To dogłębne przekonanie i niewzruszoną pewność, że On jest najwyższą, niezmienną prawdą. Jak różańcowy łańcuszek zakotwiczony jest o znak krzyża, tak i łańcuch wierności, który ma przewijać się poprzez całe nasze życie, jest zakotwiczony w Bogu. Różaniec, modlitwa wierności, jest modlitwą maryjną. Jest rozpamiętywaniem życia, które było najdoskonalszym uosobieniem wierności nierozerwalnej, przebiegającej poprzez taką zmienność i różnorodność wydarzeń, wobec których bledną wszystkie niespodzianki naszego życia. Panno wierna, wołamy w litanii do Matki Bożej, bo Maryja, jedna tylko Maryja, była samą wiernością. Świadome dążenie do celu, ukazanego przez wiarę, wyraziła Maryja swym ofiarowaniem się w świątyni na wyłączną służbę Bogu, któremu była wierna od zarania swojego życia. To, że ofiarowała się Bogu w świątyni, jest pierwszą rzeczą, jaką o niej wiemy. A cóż to jest ofiarowanie się, jak nie wyrosłe z wiary postanowienie, że czegokolwiek by zażądała wola Boża, jesteśmy gotowi przyjąć? Cóż to jest ofiarowanie się, jak nie wyrosłe z wiary zupełne zaufanie Bogu w przekonaniu, iż w żadnej rzeczy, której od nas oczekuje, nie odmówi swej pomocy? Cóż to jest ofiarowanie się, jak nie przyrzeczenie,
że poprzez całą zmienność życia będziemy utrzymywali w sobie niesłabnącą świadomość celu? Wzorem Maryi, pod skrzydłami jej orędownictwa, uczyniliśmy już ten pierwszy krok na maryjnej drodze wierności. Ofiarowaliśmy Bogu cały naród i każdego z nas osobno, ślubując Mu wierność u stóp jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. A teraz pod jej przewodem wyruszymy w jej ślady szlakiem wierności. Wyruszymy wpatrzeni w Pannę Wierną, Królową Różańca Świętego. Amen.